Witam serdecznie. Jest okazja, żeby na testowym przetestować tych pracowników i jak szybko dostać można tych pracowników z tutaj z rogów obfitości, więc pokażę Wam mniej więcej jak to może wyglądać. Ja sobie wezmę tutaj te zapasy rogów, które tutaj mam, żeby Wam mniej więcej można było pokazać co i jak. No to uruchamiamy tutaj te zapasy, prawda? Aha, witamy na kanale Picasso i tutaj otwieramy w tym momencie te rogi. Otworzymy 40 chyba rogów, tak? Około 40 rogów. Zobaczymy. O, jest certyfikat 30-dniowy ekspertów, czyli na 30 dni od razu mamy ekspertów i wygrywamy 30-dniowy kontrakt dla majstra. Także już mamy w tym momencie. No, bardzo szybko mi poszło. Zazwyczaj tak nie idzie. W trzecim zobaczymy, co będzie. Mamy następnego tutaj ogrodnika, prawda? 30-dniowego. I teraz tak, żebyście sobie nie pomyśleli, że tak, no wygraliście ten certyfikat i że wszystkich macie od razu tych tutaj zrobimy tych pracowników, prawda, od razu ekspertów na miesiąc. Nie. Macie po prostu tylko tych, których wygrywaliście, tak? Resztę możecie sobie dokupić, ale wszyscy będą ekspertami już w tym momencie. Każdy z tych pracowników będzie ekspertem przez 30 dni. Nie będzie normalnym pracownikiem, tylko ekspertem. Także im dłużej wygrywacie ten certyfikat eksperta, i o to przede wszystkim chodzi, tym macie dłużej tych ekspertów. A jakiego chcecie konkretnie eksperta, to możecie sobie później dokupić samoczynnie, prawda? Na ile chcecie, jakiego chcecie, co i jak. Także tutaj rolnik na przykład Wam daje, ja tu przybliżę Wam troszeczkę, żebyście mogli sobie poczytać troszkę. Rolnik daje żyzność łąk, prawda? Wcale nie zmniejsza żyzności, prawda? Ogrodnik daje plony ze szklarni o 40% wyższe, nie? Tutaj pomocnik. Boksy zużywają, nie zużywają się wcale, wiecie? Oto na przykład u mnie ten pomocnik by się bardzo przydał, bo ja mam coś 19 tysięcy boksów. I na przykład ten pomocnik akurat by mi się przydał. U mnie jest to zasadne. A jak ktoś ma 10 boksów, no to dajcie spokój. To nie ma żadnych zysków z tego pomocnika, prawda? Trener. Dwie z twoich zawodów z najniższym prestiżem nie są wliczane do obliczania całkowitego prestiżu zawodów. Bo wiecie, tak zazwyczaj to jak macie tego trenera, to jeden się nie wlicza. A tak to wszystkie się wliczają, no te najsłabsze też. I obniżają po prostu prestiż. Jak macie, im macie większy prestiż, tym większe macie tam no, ranking, prawda, i te umiejętności i tak dalej. Instruktor jazdy tylko... Co? Tylko dwa najlepszych kwaterujących jest branych pod uwagę. Nie cztery, tylko dwa. Premia do umiejętności zapewniana przez twój ośrodek jest podwojona. Stąd się bierze właśnie ten weterynarz daje tą 40+, prawda? Stajenny zapewnia 30% dodatkowych surowców. Nadzorca zapewnia 50%, zwiększa uzupełnienie o 50%, a nie o 25%. Rzemieślnik, cykl produkcyjny w warsztacie skrócony do 40%. Rymarz skraca w warsztacie zużycie skóry, prawda? Naprawa warsztatów nic nie kosztuje, prawda? No to nie dość, że tutaj, wiecie, tutaj nic nie kosztuje warsztaty, prawda? Tutaj też mam, nie kosztuje, nie zużywają się te boksy, no to jest to w pewien sposób jakoś,
jakoś zasadne, że się kupuje tych rzemieślników, tych pracowników. Natomiast weźcie to pod uwagę, że na przykład jak macie mały ośrodek, a zazwyczaj mamy wszyscy małe ośrodki, bo nie każdy no, ma cierpliwość i w ogóle chce mu się po prostu prowadzić ten ośrodek jeździecki, no to ci pracownicy są wam w ogóle do niczego niepotrzebni, prawda? No ale dobra, no lecimy z tymi certyfikatami, zobaczymy ile nam się uda tych certyfikatów złapać. No mamy następnego pracownika. Jak widzieliście, już parę razy nie dostaliśmy pracownika, więc to jest takie losowe bardzo. O, widzicie, ale chociaż różdżka jest, prawda? Także, powiem szczerze, ja nie kupuję w normalnym, normalnie tych pracowników z tego właśnie względu, że no ja nie widzę tutaj korzyści za bardzo. No owszem, no nie starzałyby mi się te właśnie boksy, nie? No ale to chyba wszystko. No, zobaczcie, że mam przez tyle wydałem już tych rogów obfitości i nadal nie mam żadnego drugiego tego. Jak w drugim dostałem ten certyfikat 30-dniowy, tak teraz już w ogóle do mnie nie przychodzi. Zobaczcie. Już nawet pracownicy nie przychodzą. No, to jest już tragedia moim zdaniem. No. Aj, 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 ale boli, no, ale boli. Tak jest. No i tutaj jest tak, a nie inaczej. O, wreszcie jakiś pracownik, no, kontrakt dla rolnika, tak? No, ale, no, zobaczymy, te 40 walniemy, no, no, chociaż tyle, nie? I zobaczymy, jaki będzie rezultat. No, o, jest! Następny, widzicie, jest certyfikat następny, czyli mamy 60 dni. Ale już wydaliśmy coś około 20 rogów, nie? Także to nie jest takie znowu fajne, nie? Na 20 rogów, żeby tylko dwa te certyfikaty były, no. O jest! No, wreszcie się ruszyło. Wreszcie się ruszyło. Dobra, mamy trzy certyfikaty. Dobra. O, czwarty, ale już nawet bez pracownika, prawda? Mamy czwarty certyfikat. I tutaj mamy znowu kontrakt dla pracownika, prawda? I lecimy dalej, tak? No i już znowu. I jesteśmy znowu smutni, prawda? A tak jak powiedziałem, 40 otwieramy, zobaczymy, co będzie. Aha. I jest, no tutaj mamy stajennego znowu i lecimy dalej. Znowu mamy pomocnika, prawda? No tak co drugi chyba to będzie wygrany, prawda? Jest następny. I tak, klepsydra, no to jest tak w miarę, nie? Jak jeszcze CR-ek przyjdzie, to już człowiekowi się chociaż cieszy z tego względu, że chociaż rekompensata za to jest, nie, że otworzył. No ale no, już zbliżamy się, już jest 30 powyżej. No i zobaczymy, cóż nam tam jeszcze czas przyniesie. Nadzorca znowu, tak? No dobra, tam Posejdonik. Dobrze. O i jest następny. Jeszcze w dodatku instruktor jazdy. No to super. Zaraz będziemy wszystko to podliczać mniej więcej. O, jak nam to wszystko wyszło, prawda? O i następny pracownik. No i jeszcze tam cerków parę. I następny. O nie ma. O, no i tutaj jesteśmy. No i na tym rzecz polega, że jesteśmy już tutaj, mamy tą 40 otwartą. No to zobaczmy, ile, co i jak wyszło. I dobrze, teraz tak, mamy tak.
Do kwietnia, do 29 kwietnia, tak? Czyli mamy 6, 5, 5, 5 czy 6? 6. Tak, 6 miesięcy, pół roku dostaliśmy ekspertów, tak? Na 40 rogów obfitości, tak? Co tu jeszcze mamy? Mamy rolnika, mamy do 30 stycznia, czyli na 2 miesiące, tak? Tutaj mamy ogrodnika do 30 grudnia, czyli na miesiąc, tak? Tutaj mamy znowu pomocnika, mamy do 28 lutego. Natomiast, czyli tutaj mamy 3 miesiące. I tutaj instruktor jazdy jest też do lutego. Do lutego. Z tego względu, że ja tutaj też przedłużam, z tego względu, że instruktor jazdy jest jedynym pracownikiem, którego tak naprawdę kupuję. Dobrze. I teraz tak, weterynarza w ogóle nie mamy, co jest nam bardzo potrzebne. Stajenny jest do 29 kwietnia, czyli do końca 6 miesięcy, prawda? Tutaj mamy też do marca mamy nadzorcę, rzemieślnika w ogóle, majster później jest do 29 stycznia. Czyli ogólnie rzecz biorąc, powiem szczerze, jakbym ja miał wydać te 40 rogów, to bym się trochę wkurzył. No nic, dziękuję za uwagę. Liczę, że Wam poszło lepiej i że będziecie to robić z rozwagą. No, życzę powodzenia.